Dzień dobry, Szachowa Polsko. Witam serdecznie na szachowej uczcie środowej Arena Kings. Turniej z nagrodami dla streamerów. Mam nadzieję, że czeka mnie i was wiele interesujących partii na bardzo wysokim poziomie. Z jak najmniejszą liczbą podstawek z mojej strony. I mam nadzieję, że poziom gry będzie wręcz arcymistrzowski. Jak to już przywykliście do tego widzieć. Nie tylko w turniejach Arena Kings, ale również w Title Tuesday. Witam Spektre, witam Divers 1986, Matt Garden, Ptaku Antymos, Pan Paweł II, Pociąg do Gwiazd, witam serdecznie Grym 72, Książę Jerozolimski, Paweł Walenciak, Michelangelo, witam Max, Marta The Queen oraz Bernard Stachurski. Dzisiaj trochę później zacząłem, bo stwierdziłem, że taka piękna pogoda, co będziemy siedzieć aż 45 minut przed turniejem. Te pół godzinki w zupełności wystarczy. Nie oglądałem wczorajszego meczu, od razu mówię. Witam serdecznie Czyżu 825, bardzo dziękuję za 7 miesiąc subskrypcji z Prima oraz za życzenie powodzenia. Witam MS Antoni oraz Dorian Olek Sawicki, Paweł Boba. Witam, witam. Nie no, Spektra jako pierwszego powitałem, pociąg. Co ty? Witam Cake. Witam, dyrektor Kołodziej. Czy psycha wstała? Tak, wstała. Trzeba było się wyciszyć wieczorem. Na siłowni dzisiaj trochę odreagować, spocić się. Stwierdzić, że i tak już jestem skończony szachowo i się po prostu nie przejmować. O, jeszcze poprawię tutaj. Sensownie. No, dobra. No, nie, tak też nie. No, dobra, niech będzie. Witam Alvin.
Witam GM Douglas Ferreira oraz Crypto Giorgio Aporty. Witam Sebar również serdecznie. Majonez tylko kielecki? Nie wiem, nie majonezu w ogóle, więc nie mam opinii wyrobionej. Nie do końca rozumiem ideę majonezu. Tak, wczoraj niestety nie udało się za bardzo zbić tego rankingu, więc wiecie, 2753 to taki ranking, chciałby się mieć niższy do areny, ale powiedzmy, że nie będę narzekał. O, Dawid Czerw na przykład zadbał o swój ranking i sobie zbił na 2489 taktycznie. No, ja nie zbiłem poniżej 2700, ale no ostatnie dwa tygodnie nic to kompletnie nie dało, nie było nagród. Gra była średnia, ale dzisiaj będzie dobrze. Dzisiaj zagram szybko, pewnie i zdobędę nagrodę. Witam Zojka. Witam Michał Skrzypczak. No nie było wieczornego Title Tuesday. Nie miałem ochoty grać, streamować. Bardzo mało jest sytuacji, w których nie mam ochoty grać w szachy. To była jedna z tych nielicznych. Stwierdziłem, że jest ich na tyle mało, że nie muszę się zmuszać wtedy do gry. I tak też właśnie postanowiłem. Więc sorry dla wszystkich, którzy czekali na wieczorny stream, ale kończąc popołudniowy Title Tuesday powiedziałem, że nie wiem, czy zagram wieczorny. Także można powiedzieć, że uprzedzałem. Witam Wojciech Góra. Po co zbijać ranking? Ponieważ w arenach na Chess.comie kojarzenie jest według rankingu. Ranking jest takim najważniejszym kryterium parowania zawodników, dlatego często się zdarza, że w czołówce jest mnóstwo zawodników z rankingami po 1700, 1800 i tak dalej, ponieważ ci zawodnicy grają po prostu z innymi zawodnikami 1700, 1800, więc mają nie mniejszą tak naprawdę szansę od arcymistrzów. Nawet można by rzec, że szanse mogą mieć większą, gdyż na niższym poziomie partie trwają statystycznie dużo krócej, więc więcej partii są w stanie tacy zawodnicy rozegrać. Tak, wiem, że piłkarze zagrali gorzej. Bramki widziałem, chociaż też nie tak dokładnie. Ale mówię, no piłka nożna to już wiecie, finał Ligi Mistrzów, Mistrzostwa Świata, Euro, obejrzę, reszta mnie nie interesuje. A już polska reprezentacja to już w ogóle jest taki ewenement moim zdaniem. Po co to oglądać? Witam Tomek Brodzki. Pam, pam. No, jeszcze 24 minuty. Dzisiaj przedostatni stream przed moim wyjazdem do Bydgoszczy. Jeśli chodzi o Bydgoszcz, to nie wiem, czy transmisja będzie na moim Twitchu, czy tylko na YouTubie Polskiego Związku Szachowego. Nie wiem, czy chcecie w ogóle na Twitchu oglądać komentarz z Bydgoszczy w wykonaniu moim oraz Piotra Brodowskiego. Zagrali jak FC Drzewce, tak. Jeszcze jest druga drużyna AC Pajace. Słyszałem. No, możliwe, że będzie, ale no nie wiem, Pociąg do Gwiazd, czy jest sens. Tamten kanał jest martwy. Popytam, zobaczę. Witam, nie lubię chemii.
No, więc jutro jest turniej dla subów z Twitcha, zielonych ludków z YouTube'a i patronów z Patronite'a. Także już teraz wszystkich zapraszam. O 20 będzie turniej. Przynajmniej taki jest plan. I będzie to arena na Licze się. Jutro będę przyjmował do klubu wszystkie osoby wspierające, które jeszcze w tym klubie się nie znajdują. I sobie arenkę zagramy. Tak, dyrektorze, można zagrać jutro na kredyt. Jesteś zresztą w klubie na Licze się. Więc mimo, że widzę, że nie masz odznaki, to nie zostaniesz wyrzucony. Witam, dwa bataty, jeden pomidor. Masz nadzieję, że takie emocje jak na Title Tuesday? Aha, PayPala sobie zablokowałeś. No, bywa i tak, dyrektorze. Ja ostatnio płaciłem American Border coś tam, bo musiałem wypełnić ten wniosek o wjazd do Stanów. Tam opłata $21. Próbowałem zapłacić kartą, z jakiegoś powodu mi odrzuciło płatność, a PayPalem przeszło od razu. Więc taki PayPal, nawet nie wiedziałem, jakie tam mam pieniądze. Na szczęście te $21 się zbierało. Bo normalnie to w ogóle nie korzystam z tego. Czy dziś emocje będą tak jak wczoraj na meczu? Nie wiem, jakie emocje były na meczu. Mam nadzieję zagrać dobrze, zyskać na rankingu i ostatni turniej internetowy z tych poważnych, w sensie gdzie grają tytułowani zawodnicy poza mną, bo jutro to jednak będzie bambucliada. I zobaczymy. Pisałem drugie imię w wniosku, bo ty zapomniałeś. Nie pamiętam, to nie ma większego znaczenia. Witam, Karol S. Witam, Nocny Świr. Oraz Przemek Kozłowski. Mam pamiętać o wiatraczku, bo dzisiaj też ciepło. No wczoraj wiatraczek się nie przysłużył jednak. Nie, dzisiaj na siłowni bez klimy jechałem. Jejku, w ogóle dwie sale są tam na siłowni. Znaczy no można powiedzieć dwie sale. Trening siłowy jest na jednej, na drugiej robię cardio. No i tam, gdzie był siłowy, klima nie działała, coś się zepsuło. Po prostu w takiej duchocie ćwiczyłem. Musiałem się co chwilę wycierać ręcznikiem papierowym. A potem cardio już było z klimą, gdzie było 7 stopni mniej chyba. Ale wymęczony byłem po siłowi na maksa. Witam, Weight Flush. Weight Flush? Weight Flush? Weight... Nie wiem, Flush? Jak tam futsal? Futsal był w poniedziałek. W poniedziałek byłem zmęczony strasznie po niedzieli, bo w niedzielę zagrałem na 200% możliwości. Biegałem na maksa przez cały mecz, to mi się nigdy nie zdarza i nie mieliśmy zmiany akurat. Więc na ogół nie biegam na maksa i jest zmiana, a teraz nie było zmiany i postanowiłem zasuwać na 200% i wygraliśmy dzięki temu, można powiedzieć. Ale w poniedziałek byłem przez to, no nie miałem zbyt wielu sił. Witam, Joanna Maj oraz Chris Łyżwa. Też na siłce byłeś, z wiekiem coraz gorzej. No właśnie teraz, można powiedzieć, w tym roku mam
te kilka miesięcy, gdzie najbardziej regularnie chodzę. Z tą małą przerwą, powiedzmy, na Zakopane, plus tam jakieś wyjazdy na ślub i tam jakieś i Hiszpanie. Jak byłem w Marbella, no to poza tymi wyjazdami to raczej, biorąc pod uwagę częstotliwość treningu, no to tak, bo te 6 niecałe miesięcy to miałem pewnie najwięcej treningów lifetime. Skąd ty wiesz, Zojka, ile się wydaje w szachach? Witam, Damian Wałbrzych. Białko tylko czasami biorę, divers, aczkolwiek ostatnio przestałem brać białko. Batony białkowe jem. Dużo białka też mają. Wiem, że nie są tak skuteczne jak shake białkowy, ale no i tak jest spoko. A. No, come on. Ach, ja się widzę. Czy lecę z przesiadką do USA? No tak, z Katowic to nie ma bezpośrednich lotów do USA, więc ciężko byłoby inaczej. Witam, Domar. Ale przesiadka jest we Frankfurcie, więc najpierw bardzo króciutki lot. I potem Frankfurt, Nowy Jork. Do Frankfurtu lecę Lufthansa, a potem jakimiś amerykańskimi chyba. Nie przepadam za amerykańskimi liniami. W szczególności stewardesy amerykańskie są... No to nie są topowe stewardesy. Witam, Il Polako. Po co lecę do Stanów? Poznawać świat. Witam, Robert Sodua. Nie no, lecę też na turniej szachowy, ale no turniej jest przy okazji. Turniej jest po to, żeby powiedzmy lot się zwrócił. A generalnie chcę tam z brodą pozwiedzać. Witam, Bienio 191. Jak oceniam występ Szpara w Indiach i jak skomentuję zaniżone rankingi lokalnych graczy? No tak, no Hindusi mają trochę zaniżone te rankingi, dlatego ja rozumiem, że Szparumen do Indii leciał po przygodę, tak? Coś tam zobaczyć, aczkolwiek wątpię, żeby zobaczył dużo w trakcie turnieju szachowego. Wiem, jak to wygląda. Jeżeli chce się robić dobry wynik, to wiem, jak to wygląda. Bo teraz na przykład, oczywiście będę miał 2 rundy dziennie w Nowym Jorku, ale jak tylko będzie można zremisować po 5 ruchach, to będę to robił i wypadł w miasto. Ale jak się chce walczyć o tytuł GMA i się podchodzi poważnie do turniejów, no to nie ma za dużo czasu na turystykę. No widziałem, że Szparumen tam chyba stracił jakoś łącznie 20 oczek, tak? Więc... No, nie najlepiej.
ponieważ tak od 3 lat Miłosz stoi w miejscu z rankingiem. No i wiecie, z każdym kolejnym rokiem będzie coraz trudniej wbijać giema. Nie zobaczył dużo, ale dużo zjadł? No tak, w Indiach tak jest. Że można sporo zjeść. Czy będzie jakieś kolabo z jakimiś amerykańskimi chess streamerami? Nie odzywałem się do żadnych i nie wiem, czy się będę do kogokolwiek odzywał. Chociażby z racji tego, że no, amerykańscy streamerzy nie wiem, czy chcieliby z nami. Wiecie, my mamy polską publikę, ja nie streamuję po angielsku. Mógłbym teoretycznie coś zapytać, ale niby kogo. Gotham, tak? Chyba mieszka w Nowym Jorku. No ale wiecie, co tam Gotham spojrzy, że jakieś ziutki z Polski przylatują. Co on tam będzie chciał? Paru coraz bliżej drogi brody. Znaczy powiem tak, Szparuman chyba dużo więcej pracuje niż broda nad szachami. To niekoniecznie wiedząc, jaki ma teraz ranking i ile pracuje, to wcale nie musi świadczyć na korzyść Szparumana, tak? Bo jeżeli już wkładając tę pracę, póki co ma ten poziom, jaki ma i stanął na chwilę, to jest może zły znak. Ale tak, broda też za młodu już miał bardzo wysoki ranking, typu 2400 chyba 30-40, miał tyle co Miłosz chyba i wiele więcej już nie wbił. Także no zobaczymy. Szparuman nie ma 2474, Lukas, nie wiem skąd ta informacja. Jak temperatura dziś w Gliwicach? Czy też jest parno? No też nie jest wesoło. Chwilę popadało z rana, ale zdecydowanie za mało. No, ale trawnik wczoraj został skoszony. Zmywarkę teraz nastawiłem, pranie. Jeszcze pościel wymienię, ręczniki piorę, także jak wrócę po miesiącu, żeby chałupy w ruinie nie zastać. Kota dzisiaj wywiozłem na miesiąc. Więc kota nie zobaczycie, drodzy widzowie, przez miesiąc czasu. No tak, Lukas, ma ponad 2400, ale na GMA trzeba 2500 mieć. Ile musi być federacji, żeby normę zdobyć? 3 federacje. Czy wysłałem przypominajkę o turnieju na Lichess? Nie, nie wysłałem. Jutro wyślę. To dzisiaj to ktoś przeczyta i zapomni. To w dniu turnieju trzeba przysyłać. Jutro jest turniej dla wspierających. Witam Przemek Lęk. W ogóle kota, znaczy plus jest taki, że go zawożę, bo on tam, gdzie teraz przebywa, on nie ma jak wychodzić na dwór, ale teraz w Polsce nikt z widzów mi nie powiedział. Też może nie wiecie, jest jakiś pomór kotów. Jest jakiś wirus, panuje wśród kociaków i jest jakiś ból stawów, gorączka, otępienie i koty nawet w ciągu 24 godzin umierają. Więc straszna lipa. Także no szczęście, takie w nieszczęściu, że wyjeżdżam, że kot będzie przez miesiąc izolowany od świata. Ja nie wiedziałem, ja się wczoraj dopiero wieczorem dowiedziałem. No i nie wiadomo, co to jest, no właśnie. Gorąco mi się zrobiło.
Stawy mnie nie bolą. Tu mikrofon będzie trochę ten dmuchany, ale ja tylko na chwilę włączam ten ten wentylator, bo te słuchawki jeszcze mi grzeją. Bo wiecie co? Teraz ich nie zakładam. One mi do gry są potrzebne w sumie. A jak wpadnie teraz jakiś sub, to będę widzieć. Wina oprysków, tak? No a ja tutaj mieszkam na skraju miasta. Są pola i tak dalej, więc... Też się cieszę, Gregorio. Czy kot nie ucieknie? Ale gdzie ma uciec? Pom, 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 pom. Dobra, 6 minut gra Kacper Drozdowski, który też był taką nadzieją, żeby zrobić GM-a, ale coś go nie robi. Nawet nie wiem, jaki on ma ranking, bo on chyba już nie występuje jako Federacja Polska. A może występuje, nie wiem. Zaraz zobaczymy. Nie, występuje jako Polska Federacja 2448. Ale w ogóle nie gra już klasyków. Miał w piku... A miał 2500. Miał 2511, więc jemu norm brakuje. No to jeszcze ma szansę. Bo gdyby nie miał 2500 przekroczone nigdy, to by już miał małe szanse. Ale jeżeli mu brakuje norm, to... Jestem piąty w rankingu, czy dźwignę presję? Nie ma żadnej presji. Gram ostatnio jak totalny osioł. Chcę zagrać dobrze i myślę, że zagram dobrze, ale na luzaku. Tak, pójdziemy oczywiście z brodą do parku grać z hustlerami. Nie wiem, czy ich zastaniemy. To nie jest takie, wiecie, hop-siup, że oni tam siedzą non-stop. A może siedzą non-stop? Nie wiem. Na pewno tam będziemy. Jeszcze się zastanawiam, czy nie kupić aparatu. Jest to wydatek dość spory. Ale kurczę, telefonem czasami będę się bał gdzieś na statywie go postawić. Nie wiem, pomyślę jeszcze. Taki aparat to wiecie, 3 do 4 tysięcy trzeba wydać. Fajnie tak sobie czasem szachistę na poziomie obejrzeć, Piotr Zawada. No, to prawda, ale cieszę się, że jesteś tutaj i że mi będziesz kibicować. Kamerkę sportową. No właśnie jakieś GoPro chyba kupię, bo to małe, poręczne... Witam, Jarek Kędziorko. Mam poprosić o suby i będzie. A nawet myślałem, czy nie uruchomić zbiórki na Patronite, bo jest taka możliwość jednorazowej zbiórki na Nowy Jork. Ale stwierdziłem, że bez sensu. Zresztą kiedyś też zbierane było na Toronto. Dobrze, że do tego wyjazdu nie doszło. Nie z mojej winy, ale może jakaś opatrzność czuwała. No to teraz można powiedzieć do Nowego Jorku polecę w ramach rekompensaty. Witam Sparrow. GoPro daje brzydki obrazek, bez lusterkowca. Tak, no ja słyszałem milion opinii w jedną i drugą stronę, więc
wiecie. No dobra, 2 minuty. Jospem na chwilę się wycofał, ale zaraz się dopiszę. Pytanie, czy Bok będzie grał, który dopiero co w poniedziałek grał w Krakowie. Mi terrible. Nie wiem, co z Hikarym i Bortnikiem. Gdzie oni są? Czy podam link do turnieju w Nowym Jorku? Nie podam. Aż tu nie wiem, czy tam wyniki będą zamieszczane. Może będę gdzieś to zamieszczał na Instagramie. O, na Instagramie będę zamieszczał moje wyniki oraz brody. Albo nie będę zamieszczał. I to wtedy macie pecha. Także, ale raczej będę. Dobra, widzowie, kciuki w górę na start. Wiem, że nie będzie setki, ale 77 przynajmniej. Potrzebuję waszego wsparcia. Ostatnio idzie nie najlepiej. Dzisiaj musi być nagroda. Dzisiaj musi być full focus. Dzisiaj musi być forma, poprawna gra, szybka gra. Muszą być punkty, więc jeśli chcecie to wszystko zobaczyć, to wbijać kciuki. I tyle. I też trzymajcie te kciuki. Tak, broda też leci. Lecimy w dwójkę z Katowic. Więc najpierw z Brodą będę 9 dni komentował w Bydgoszczy, następnie będę z nim 16 dni w Nowym Jorku. Także miesiąc miodowy z Brodą mam. No, lecą kciuki, lecą. 55, czy będzie 77? Chyba nie. No nie będzie, no. Ale trudno, ja i tak zagram dobrze. Kurczę, zapomniałem o tym ruchu do licha. Na czysto bez piona. Co? Miałem nadzieję, że tylko nie zbije, a jednak zbił. Tak. Bez sensu zagrałem teraz. Przecież może zbić i go SBT zagrać. Co ja robię? Dobra, to pierwsza partia gram z dobrym ziutkiem, jak przegram, nic się nie stało. A przegram. A przegram. Jestem bez dwóch pionów. Nie wiem, czemu je oddałem. Może nigdy się nie dowiem.
A jeszcze powalczymy. Może na czas się uda coś skubnąć. Wiecie jak jest. Tak jest. Dwa piony to jednak spora strata. Niestety. Ale trudno. Upsi. Tu. Nie jest najszybszy na świecie. To moja nadzieja. A. Bierze H3, chce zagrać. Aha, on tak zagra bierze H3, no dobra. Czasu ma coraz mniej. Czasu ma coraz mniej. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Tak jest! Długa obrona bez dwóch pionów na czysto zaprocentowała, drodzy widzowie. Kto jest dobrym defensorem? No może cały czas tam miałem obiektywnie przegraną, ale na tyle długo stawiałem opór, stwarzałem jakieś tam pseudo niby zagrożenie. I to było wystarczające, żeby koleś na czas pokwikiwał.
Tak. Doceniam tego ruchu. Tak, kurczę, ale to jest trochę miękkie. Bez sensu zagrałem. Bez sensu. Teraz to w ogóle nic tu nie mam w tej pozycji. Ale lipa. Nie mogę, bo goniec B5 ma. No nie jest dobrze. Dama D2 ma. Dobra, jeszcze mam tak. Tak. A mam tylko piona więcej, to jest zdublowany pionek. Zobaczymy. Czy coś tu do ugrania jest? Realnie. Na czas muszę uważać. Muszę uważać na czas. Koń C4 on chce grać. O! Patrzcie, musi koń D3 zagrać, a wtedy mam wieża D2. Ojejku, ale to się wszystko pięknie ułożyło. Sorry, koń D1 jeszcze miał. Zapomniałem o tym ruchu. Nie chcę tego bić. O, szlak. Tego nie widziałem. Oj, to niedobrze. Bardzo niedobrze. No, jeszcze ma skoczka na jednym... No nie, to przegram na czas bankowo. Przedobrzyłem. Kurczę, wieża A1 jeszcze. A, koń H6. No, strasznie to zmaściłem, widzowie. Dobra, mogę się poddać. Bo dobra, mam mało czasu, to jeszcze pogram. Tak, wiem, że mam mniej. Niestety, oj, wieża D2 miał. O, dobra, zły primów. Zły primów boli przez całe życie. No niestety, dwie partie rozegrane do końca i teraz jeszcze zła konfiguracja. Najpierw wygrałem, potem przegrałem, więc do ognia jeszcze daleko, niestety. No ale dobra, na razie jest w miarę okej. Okay. Tam nie doliczyłem wariantu, miałem wygraną pozycję. Trzeba było trochę dłużej się zastanowić. Dobra, Ziutek gra szybko. Generalnie dobrze.
tutaj. Z jakiegoś powodu jest to dziwne, ale nie potrafię powiedzieć dlaczego. Może tak? Dobra. O. Tak czułem, że jak będzie grał tak w miarę szybko, to coś podwali. Co się stało? Na to muszę uważać. Jeszcze nie jest takie hop-siup, niestety. Dzięki wielkie, Kuraksik. Dawno cię nie widziałem, za 13 miesiąc Prima. Muszę uważać, bardzo muszę uważać w tej chwili. Konie w 4 jakieś. Muszę tu bardzo uważać. Nie wiem, czy tak mogę. Dobra, mam minutę 10. W akcie desperacji weźmy tu. Nie widzę. Zaraz to zrobi. Ten H5 też grozi, dobra. Kurczę, flag. Jak jeszcze może mu coś tutaj wyjść z tego ataku. Ja pierniczę. A czasu mi nie przybywa, mówiąc delikatnie. O, szlak. A to jeszcze przerżne, no. Nie, F6 jakiś mi zagra. Nie, F6 wieża E7 mam, ale czasu nie mam.
Nie było to najczystsze zwycięstwo. Dzięki, Paulus, za 13 miesiąc subskrypcji z Prima. Grunt, że wygrałem. Dobra. Trzeba ten ogień robić. Na razie nie ma tragedii. Nie chcę, ale muszę. Tak. Tu się przez 5 ruchów wszystko utrzyma, to będzie ok. Tu na pewno chciałbym zagrać, bo ten mu broni mu tu, więc jakbym wymienił te gońce. Chcę tu zbić i wieżę H1 zagrać i tam udawać, że coś ma. No, ale umówmy się, tam nic nie ma. Aha, on inaczej, i teraz zagra, aha, inaczej chce zagrać, dobra. I tak chce zagrać, tam tak. O kurczę, tego to nie widziałem. Ojejku, to nie było skomplikowane. No, to chyba przegrałem w ten cudowny sposób. Tak, to już na pewno przegrałem. Nie widziałem tego, no taki basic tactics. No mówię, nie widzę uderzeń podstawowych ostatnio. Przegrałem. Przegrałem. Ja pierdzielę, no. Niestety. Robię jeszcze parę ruchów dla zasady. Ale może po wieża H8 się mogę poddać. No graj to wieża H8, chcę już się poddać. No niestety, podstawiłem dość... Miałem wygraną pozycję. Chyba. Znaczy wygraną, może nie wygraną, ale... Ale miałem przewagę. No niestety w kratkę jak będę grał, to w arenie to jest najgorsze, co można robić. Bo nie jestem w stanie złapać ognia. Czemu H6 się zagra najpierw?
Rzucam remis i na samą partię będę grał. Mam nadzieję. Kurczę, mam pół minuty więcej. Dobra, koleś chyba nie ogarnia, o co chodzi. To jest. A, mu się to trzyma niestety. Ja tak wrzucam remis, bo czas się wyrównał. O, dobra, zgodził się. Na minutę partii jeden punkt to jest ok. Jak nie walczy o ogień ani nic, to... Może całą arenę tak zrobię, patrzcie. Będę grał partię i wrzucał remis od razu. Może być dobra strategia. Ja czemu końcem od razu na H2 nie odszedłem? Pewnie się już nigdy nie dowiem. Koleś gra tak źle, że nie mogę z nim zremisować. Wybaczcie. Wybaczcie, widzowie. Gra wręcz tragicznie. Ciekawe, że ma 2580. Gra na 2380. Bo nawet jakoś tam mogę odbyć. Nie wiem, czy to będzie taki oczywisty win. Dobra, może nie oddawajmy jakości, nie świrujmy. Wygrajmy jakiś normalny ruch. Kupujmy zaraz tutaj. I guzik arbuzik. Pan C2 chce grać. No bo i tak mogę A5 zagrać przecież. C8 musi. A konie 4 będzie udawał, że coś tam jest, a tam nic nie ma. C3 najpierw zbije pewnie. Wow, a to co za idea? Co to jest? Co to jest? Dobra, no bije. Co? Ten hetman na D5 mu w czym przeszkadzał? O co, come on? Napierdziele, to na głupi jestem, nic nie rozumiem. Idę pionem. Co? Okej. Okay. Tak, znowu pójdę pionem. Okej. Co on robi? No jest bez hetmana, no. Co za ziutek. No come on. Poddajemy się.
No, dobrze, że nie grał, bo bym się wkurzył. O kurczę, ale kojarzenie dostałem. Akurat po zwycięstwie. To jest właśnie to kojarzenie niestety, arenowe. Nieprzyjemne. Punktów mam mało, 82 miejsce i trafiam na 2850. Gra Benjamin Bok. Jeśli goń z D6 chce grać za kichane? Nie, dobra, no chyba nie może goń z D6. A, może jednak może, teraz jak patrzę. Może tak zagrać. No. Tak, to tak. No i co, uciekamy gończykiem. Potem gramy A6. Jego koń ma problemy. Spore. Nie mam na razie jeszcze jak go skutecznie atakować. No ale to też ważne. Aha, on chce mieć pole B1, ale to... Tu nic nie daje, bo tu... Nie, no tak to nie może na bank grać. Teraz to mu grozi H6, G5. Musi grać jakieś takie pokraczne rzeczy. Ja już sobie wieżę włączę do gry. Nie, że tak. Tak w szachy to my nie gramy. A, G5 w ogóle od razu mogę zagrać. Ja się odwiążę z tego syfu. Mogę się nie odwiązać, to jest problem. Kurczę, flag. Tu wygrywa wszystko na bank, tylko ja oczywiście muszę poszukać drogi, jak tego nie wygrać. Dobra, jak się nie odwiąże najwyżej, to będzie, wiecie, porówno w materiale, czy tam pionka więcej będę miał. H6 chcę zagrać, oddać pionka, żeby się odwiązać. Mogę H6 teraz zagrać. A bo on konia chce sobie z bandy prowadzić do gry, to nie pozwólmy mu na to. Idzie przez G2.
Dobra. Jest win, jest impreza. Dobra, to jeszcze szansa na ogień, tylko teraz dobre kojarzenie dostać, no. Kurczę, to jest ważne, mam dwie wygrane z rzędu. Ta trzecia byłaby, no dobra, London Kid, no to... To masz. Fajnie, jeżeli niby gram ok i tak dalej. Ale... Na rankingu tylko 4 oczka do przodu. Może koniem? Kurczę, jednym i drugim wygląda dobrze. No dobrze. Czy nie musiałem podejmować tej decyzji, na szczęście? A4 wygląda legit. Broni tutaj. Wieżą po broni, no to ta wymiana tych pionków jest ok, bo nagle mam wieżę po linii A aktywną. Okej. Bić. No teraz to chyba muszę. Dobra, pionem będzie ok. Teraz dam B6 chcę zagrać, dlatego wtrącił bicie. Taki chytrusek. Właśnie, co teraz? Problemy. Jak to grać na wybraną? Tak, żeby tutaj zawsze furtkę mieć, ewentualnie wymienić czarnopolaki. No niestety mam te pół minuty mniej i to jest szkopuł. Pytanie, czy koń G5 chce grać? Chyba chce grać czasami koń G5, żeby G6 zagrał, czarne pola jeszcze osłabił. Może będę się tam przytulać do jego króla. Dobra, przewaga czasowa zmalała jego do 10 sekund. Pan C2 było głównie po to, żeby B3 zagrać. G6. 4. Ciekawe. Kusi tam poświęcenie. Czesława. Ale może jednak się uspokójmy, co? Uspokójmy się i patrzmy na czas. A, to źle odszedłem tym hetmanem. Wow. Ja pierniczę. No jak frajer teraz zagrałem. Jak frajerniak. Oj. Niedobrze. Dobra, będziemy improwizować. No tu mam aktywność. To, że on ma tego piona, to wiecie. Grozi wzięcie figury. Kto to widział? Może nie widział, kto to wie. A to jest po szachu. Kurczę, tu coś powinno być. Ja pierdzielę, ale czasu nie ma. No. Dama C7 i nic nie widzę dalej.
Nic nie dało. Co ja gram? Czas mi to porobił. Co on robi? Dobra, i tak na czas przewidziałem. Za mało czasu sobie zostawiłem, no. Niestety, i ogień straciłem z 2583. Co za dno. Za dno. Fajnie, że po 15 sekund minęło, my już mamy 21 ruchów zagranych. Jakby jutra nie było. Trochę stiltowany jestem, szczerze mówiąc, w tej partii wcześniejszej. Oj, tego nie widziałem. Koń B4 szach gra. Oj, 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 oj. Co? Do poddania? Do poddania? Ten to wszystko widzi, no. Generalnie do poddania. Ej, tego nie widziałem. Tak zagrał. Dobrze, nie mam co grać. Już mogłem tego pionka jednego przynajmniej wziąć. Nie wziąłem. Wszystko widzi skubany. Nie mam obrony przed końem D4. Dobra. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, jestem 149. No. Jestem 149 i... Dobra, teraz muszę grać mega szybko. Po prostu. Żeby nie zejść poniżej 2 minut.
Bo nasz ruch, dobra, tu. Tak, jak ja to mam grać? Dobra, zagram po chłopsku, koń C7. Nawet mogę hetmany wymienić, mam wygraną końcówkę praktycznie. No, chcę tam grać goniec. 8, niech se gra. Wymienię hetmany. Mam linię C. Mam wszystko w tej pozycji. No ale trochę za wolno gram. No, synek, dajesz. Tu? Co potem? No, ziomek, poddawaj się. Jeszcze jakieś pokraczne coś. Znalazł, niby. Zejdę poniżej 2 minut, niestety. Nie, nie zszedłem, dobrze. Koleś przynajmniej wiedział, kiedy się poddać. Nie cisnął do końca, mam jestem 128. Teraz autostrada po top 100. Do top 100 znaczy się. Uwierzą. Kurzę się, jak nie wygram tej partii, bo koleś gra szybko, bez pojęcia. Jeszcze ruch z pojęciem zagrał. W miarę.
Włożamy ten pion na E5. Mocno. Gorszy czas. Cztery, ja pierdolę. To jest. No, nie powie. Jak oszalał. Teraz to już stawia wszystko na jedną kartę. Można by rzec. Dobra, chodź, wymienimy damki. Widziałem, ale teraz patrzę, że to jest groźniejsze niż mi się wydawało, niestety. Niech to szlak. No dobra, tak, i wieża A6 mam. Wymienię wieżę przynajmniej. Dobra, kolejna wymiana. I jego pionki stały się fatalne. Nie może tu bić, bo mat na jedynce. Idę po tego piona. Nie ma co zrobić, bo skoczek jest ograniczony. Koń B7 zagra jakiś. A, ma jednak co zrobić. Bo powierza D5. Dobra, i ważne. Chciał goń z D6 zagrać powierza C8. No mu nie daliśmy. Dobra, akurat zrobiłem z czasem. Co on robi? Dobra. To był drugi win z rzędu, nie? To teraz znowu jest ważne, żeby ogień złapać. I rankingu trochę odrobić. No, mam szansę. Co by nie mówić, mam szansę. Muszę jeszcze szybko zagrać. Kurczę, koleś jak przyspieszył nagle. Oczywiście koleś chce powymieniać, zremisować. Taka strategia rzadko kiedy jest skuteczna. Wow! Bicie to już jest jakiś totalny idiotyzm. Kurczę, no koleś gra... Co? No nie, no jak? Bierę? Parę opcji tutaj, wtrącić koń 4. Nie, dobra. No bierę, no.
Kurczę, trochę za dużo czasu zażywam na tą partię. Tak szczerze mówiąc. Nie wiem, czy to było potrzebne z mojej strony. O. Co, on bez figury będzie grać, tak? Dobry dziutek. Desperackie próby. Dwie minuty zużyłem na tego typa. Katastrofa. Najgorsze, że on to jeszcze gra. No i co, teraz też będzie grał? No za wolno, ale dobra. Jest ogień, to jest najważniejsze. Trzy wygrane z rzędu. Trzeba znowu wygrywać, bo jest półmetek areny. A nie, dobra, jeszcze... Prawie półmetek, zaraz będzie półmetek, no. Jak będę miał ponad, jakby miał 23 punkty, to jeszcze jest jakaś nadzieja. Dobra, zagramy tak. Niekoniecznie będzie dobre. Ale coś trzeba robić. Prawie na pewno nie jest dobre. Po prostu nie jest dobre. Nie wiem, czemu w ogóle biłem... Pionem na F3. Trzeba było zbić... Hetmanem. B5 nawet może zagrać. Koń C4 ma. Zaraz tu dostanę tragiczną pozycję. Już chyba dostałem tragiczną pozycję, koń C5 wchodzi. Tak, tutaj przedobrzyłem. Nie no, w ten sposób mam ogień stracić? No come on.
widziałem. Gońca na C6 postawię. Postawię. Nie postawię. Kurczę, bo damo bije mi na C3. Tak, nawet może zagrać. Oj, nie jest dobrze. Kontratak na drugim skrzydle, widzowie. Jedziemy. Coś trzeba robić. Dama A3, nie wiem po co zagrał. Mam minutę mniej i ciężką pozycję. Let's see what happens. A, i wieża bije C3, ma po prostu. Coś tam, pracę, tak. Gdyby nie czas, to jeszcze byłaby tu nadzieja. Tak mam. Kurczę. A koniewczą tam jeszcze ma, ojejku. Wieża F8. Wieża E3. Wieża E3. Wieża E3 ma. Kurde, no ten czas frajerski. Dama E4 ma. Ja goń C8 nie zagrałem. Nie, za wolny byłem na koniec. Kurczę, no w taki sposób ogień straciłem. Tam, kurczę, źle mi primów wjechał raz. Gdyby wszedł dobrze, to by była nadzieja. Ale zmaściłem. No kurczę, brak formy to brak formy, no. Niestety. Ładnie go już tam czasem podgoniłem. No wiem, że z tym Niemcem była porażka, no ale teraz wygram, no. Nie przegrywam dwa razy z tym samym ziutkiem. Bez przesady. Jak jest słabszy w sensie. No, przegrałem partię o szansę na nagrodę prawdopodobnie. Tak, coś podejrzewam. Nawet nie głupio zagrał. Dziwo. 7. Nie wiem, czy tutaj bezczelnie mogę grać, chyba nie mogę.
wiem, o co mu chodzi w tym ruchu. Chociaż... Tak. Się spłaciłem. I wrócimy. I przeciągi. I słabości. I zdobywa materiał. Chyba. No nie, tutaj musi coś stracić ziomek. O, na przykład Hetmana. I do widzenia. Dobra, idziemy dalej. Trzeba odbudować ogień. Jeszcze walczyć do końca. Nie ma to tamto. Dobra, szybki win. Morale idą w górę automatycznie. Dobra, Maksimim co? Ale jak w tej arenie zapunktuję, to będę miał... Znaczy nie zdobędę nagrody, to pretensje tylko do samego siebie mogę mieć. Z rzutkami po 2500 traciłem ogień. Nie, no nie mogę oddać Białopolaka. Musiał ubicie i na pionku Asia, żeby ustawić, ale... Może nie. No i koń B6 chce grać. Ech. Dobra. Dobrze zagrał niestety. B6 nie było dokładne. Gońca mam kiepskiego. Muszę go uruchomić jakoś. Tylko jak? Sporo czasu potrzebuję, żeby go uruchomić. Niestety. A5 tu wygląda bardzo dobrze. No, wygląda tak średnio dobrze. Koń D4 mam. Goniec coś zagra przynajmniej. Dobra. Niech będzie. Będę miał fatalną strukturę, ale lepszy czas i goniec zacznie grać. Aha, tu to mogę tak, nie będę miał totalnej struktury. Bo nie może bić, bo wieża mu wisi. Wieża C8 myślałem, że zagra. Chciał zagrać trochę aktywniej, no ale za to będę miał ciut lepsze pionki. Mam wolniaka, on nie. Będę miał wieżę na siódemce. Jest generalnie dobrze, tylko jeszcze trochę techniki potrzeba. Okej. Okay. F4 na ograniczenie? Konie 5 nie było, nie? On będzie tutaj szedł, ale to będzie wolne chyba. Tak. Ja gram na czas głównie, to przyznaję, bez bicia. Gram na czas. Co?
Nie, no tu? Tu w ogóle. Wymienię i drugi pionek idzie. Dobra. Pogubił się w tej końcówce. Teraz jak wygram, no to będzie 4 punkty za wina. Ważna partia. Jestem 77, więc jeszcze jakieś tam, wiecie, szanse są. Muszę być w 40 mniej więcej, żeby o nagrodzie myśleć. Ale walczę, drodzy widzowie. Pomimo przeciwieństw losu. Pomimo braku formy. Ostatnio siadające i często psychy. Walczę. Cyk. Hetman wraca. No, wie, że mogę być na F6 przecież i na F5 mówi się piąty. Cyk. Ale koleś zbambuclował to. Mocno to zbambuclował. Jeszcze wezmę chyba kolejnego piona. Mało mi. Wiecie, im więcej pionów zdobędę teraz, kurczę, więcej potem będę mógł oddać. Aha, tylko czy ten goniec wróci bezpiecznie? To jest taki szkopuł. Bo dama F2 ma. O kurczę. Nie, dobra, dama F2 to goniec D3. Aha, i dama F7. Żebym zaraz tego nie spierniczył, no. I tu. Chciałbym nie dostać tutaj mata generalnie, wiecie? To jest takie moje... marzenie, a zaraz mi tu wjedzie. Tak się skończy zabawa. Ale chyba wszystko się trzyma, chodziło. Tu. Dama E8 mam po wieżę H3. A jeszcze wieża G3 ma. Nie. Wieża G3 tam goniec F6 zawsze wyjdzie. A potem mam tu. Tu się ładnie wszystko broni i cały czas mam te dwa piony więcej. Jeszcze nic mu się nie udało odbić. Pewnie tak zagra. Teraz zrobić jakiś techniczny ruch. Może wieżę wprowadzić do gry. Ostatnia figura włącza się do gry. Ma to sens. A nawet wieża E1 takiego ruchu, bo tak zagram. F7 już może mieć. Ale... ale co? Kurczę, lufciku nie mam jak zrobić. Stoi mi tymi figurami tutaj, wkurza mnie, no. Napierdziela. Bo z D6 się mogę zagrać. Tak, zagrajmy. Mnie to wkurza. Wiem, że sobie osłabię króla i to strukturę popsuje, ale... przynajmniej wymienię figurę. W kontekście... o, szlak. Tego nie widziałem. Co, o co tu chodzi? H6 zagrać?
Aha. A 6 mogę, tylko że się osłabiam. Kurczę, szlak. A nie, zaraz, mogę tak zbić wieżą przecież. Dobrze jest. Pół minuty mam. Nie! O. Tak nie mogę. Hetmana se złapał. Co wy na to? Jest, win. Uff, dobrze, zwycięstwo za 4 punkty, drodzy widzowie. Jestem 69. Jeszcze dostać dobre kojarzenie teraz, no. Jest nadzieja jeszcze. Mimo, że na rankingu jestem w plecy. To nadzieja na nagrodę jest. Jakaś tam. To głupoty kogoś powiem. Tak. I co potem i potem? Tak, zagra. I cyk! 4 punkty, drodzy widzowie, w 40 sekund. Jestem 42. No, kontynuować tę serię. Dobrze, że się poddał, bo to jeszcze ta realizacja by zajęła trochę czasu. Nie wiem, czy ten szach był potrzebny, szczerze mówiąc. Powiedzmy, że był. Kurczę, no nie chcę tak grzecznie odchodzić. I nie odchodzę grzecznie. Gramy tu. I tu planowałem. Cyk. Bo hetman jest niebroniony. Teraz mogę to zbić wieżą lub gońcem. Gońcem wygląda spoko. I na g4 mogę piona odbić. I... na f3 mu wisi i na c4 mu wisi. Jeszcze szybciej graj, ziomek. A, że po biciu niby król... król d4 ma, tak? Koń nie wychodzi. Jaki chytrusek. Jaki chytrusek. On mu się znalazło, niestety. No dobra, to grzecznie odejdziemy. On tam koń b5 chce grać, tak? Teraz chce grać koń b5. Teraz koń g5, koń e6 chce grać. Zabierzmy mu te wszystkie opcje. Niech idzie na ryby, no. Ale szybki jest skubany. Trzeba mu oddać.
Będzie szybki. Co on zrobił? Zapomniał, że bez piona jest? Jak to teraz wymienić? Co ja zrobiłem za głupotę? Co ja zrobiłem za głupotę teraz? Co ja zrobiłem za kretynizm? Ojej, ja teraz podwaliłem szach i... Jeju, podstawiłem, on nie widział. Ale fuks. Podstawiłem, on nie widział. Ja podstawiłem, a on nie widział. Miał dać szacha, królew 7, koń G5, na końcu na 8 mi wisiało. Ale się zbłaziłem. Dobra, mam 20 sekund. Poczekajmy z analizami. Co robię? Świetna realizacja, świetna. No, przegrałem to na czas, no, ale ze mnie jest dureń. Grałem na czas, no. Ja pierdzielę, no miałem kompletnie wygraną i zacząłem w miejscu robić ruchy. W ten sposób straciłem ogień, no co za żałość. Koleś był po prostu mega szybki i to, że był beznadziejny, no niestety nie zostało przeze mnie wykorzystane. Co za dno. Się spociłem całe. Ojejku, nie widziałem, że tu mam dziurę. Już stiltowany jestem, przyznaję. Po tej partii, no. Wszystko było dobrze, to znowu zamieniłem się w osła. A, kryje
kurczę, tamto pole. Myślałem, że mam bicie goń z F5 na końcu, a koń jest teraz broni pola C1. Niedobrze. Aj, do licha, no. Ja pierdzielę. Ja muszę być takim osłem. Wierzę w C1 i co ja mam grać? Czas go porobimy chyba, nie? Robimy go chyba na czas. Gdzie? Gramy źle. Wieża E1. No po prostu, na czym on myśli? Z jakiegoś powodu nie może wieża E1? A tu. Okej. Może zagrał lepiej. Próbuję. Próbuję. Muszę go na czas porobić, widzowie. Muszę. Aha, postawiłem coś, tak? Figurę. Figurę postawiłem, bo G4 gra zaraz. Tak, postawiłem figurę. Okej. Okay. To tylko figura, no. Mam ich tak dużo. Mam dużo figur. Nie potrzebuję ich wszystkich. Przegram. Niesamowite. Co ja robię? Niesamowite. Aż jak mogę zagrać. Bicie dama H6 ma. Też wygrywa, ale wygrywał chyba łatwiej. Aha, mi przecież figura wisiała. Nie, no to jestem już. Ja już jestem zamroczony. Nie wiem. Nie wiem o co chodzi, ale to już jest przyginka. To już jest przeginka. Już nic. No nic nie widzę, no. Dobra, jeszcze finish, drodzy widzowie. Pół godziny. Jak złapię jeszcze ogień, to mogę być w nagrodzie, ale. Muszę grać trochę lepiej. Z laską 2200 to już przydałoby się wygrać gładko.
A, wiedziałem, że jakieś desperackie ataki muszą tu nastąpić. Pytanie było tylko kiedy. Trzeba jeszcze uważać trochę. Oj, tak to zagrałem chyba najmniej dokładnie jak mogłem. Kurczę, flak. Nie mam pytań. Co się dzieje w mojej głowie ostatnio. Myślę, o jednym ruchu robię inny. Znaczy, tu i tak mam wygraną, ale... Ważne. Nie ma figur do ataku, no. Dobra, no, jak to wygrać najszybciej? Widzowie. Widzicie, no, tracę czas na taką partię. No, chyba zagram najgorszy ruch. Przycinam tu i on teraz może grać jakoś. Dobra, no, tam nic nie ma, no. Mówmy się. Mi na B6 w ogóle pionek wisi, tego nie widziałem. No nie, to jest niesamowite. Ale dobra, no grę mam tu, tak? Tu mam taką aktywność figur, że nawet jak coś podwalę, to wszystko musi się zgadzać, no bo laska stoi beznadziejnie. Ale sam fakt, że nie widzę, że skoczek atakuje pionka. Skoczek atakował pionka. Aha, ja mogłem wziąć na A8, nie wziąłem. Kto by się przejmował? Czemu ona jeszcze to gra? Kurczę, 2 minuty zmarnowano tu partię, czajcie. Dobra, ważne, że wygrałem. Jeszcze 2 z rzędu wygrać, bo ta będzie za 3 punkty, następna za 4. Jak wygram 2 z rzędu, to może być nagroda. Mimo, że jestem w plecy na ranku dużo. Wiem, na równą końcówkę. Spoko, nie? Znowu będę się męczył. Znowu się będę męczyć.
Aha, koniec na 7 sekund. Okej. Co? Wow. Zaru. Ja pierdzielę. Już to nawet nie jest ruch szachowy. Come on. Co sędzia tak robi? No ziomek. Nie no, co on to będzie grać? Seriously? Niesamowite. Ziomeczku, no. Dobra. Teraz jeszcze wygrać 4 punkty wpadną. I do tej 50 awansuję wtedy, może nawet wyżej. Mam 37 punktów. O, z jakimś Jackiem gram. Mogę to ująć? Z jakiegoś powodu? Nie wiem. Najpierw biorę, potem pytam.
Dzięki Macin P za 13 miesiąc subskrypcji z Prima. Bardzo dziękuję. Uważać, bo tutaj kurczę słabości są dość duże. Pionkowe. Skoczkowe. Muszę koordynację złapać. To jest dobre, to nie wiem. Może być. Napalił się na tego piona. Ja pierdzielę, no to oczywiście, że tą wieżą miałem zagrać, no. Jaki ze mnie jest głąb. Niesamowite. Dobra, na czas wygramy z 256. Znaczy pozycja też jest chyba ok, bo mam koń H6 i się broni tu wszystko, ale... Nie tak to miało wyglądać. Dobra, wyłączę już ten wentylator. Uuu, koleś się zamyślił na prawie minutę. To nawet gdyby coś znalazł, to... To nic mu z tego nie przyjdzie. O, widział. Szybko zareagował. Aha. Podwaliłem najprostszy motyw na świecie. Spoko. Spoko. Podwaliłem. Grunt, że na czas wygramy, nie? Czy tu się przejmować? Czy tu się przejmować, skoro wygramy na czas? Dobra. No to wieżą może być przecież. Co ja robię? E5 jakieś? Przewaga czasowa coraz mniejsza. Win jest win. Nie, widzowie? Bez znaczenia. Win jest win. Jak już miał 40 sekund, wiedziałem, że wygram na czas. Tylko kurczę, miało to szybciej nastąpić. 50 jestem dopiero. Myślałem, że wyżej awansuję.
głodny się robię. Ten czas, gdy człowiek robi się głodny. Raczej musi bić to koniem i oddać tego piona na E5. Nawet może... O, albo tak. Dobra, a potem? Nie wiem, czy zagrał dobrą redakcję. Koń B4? Nic tam nie mam, tak? C5 też nic nie mam. C5 będą ładne. Wygram. Co? Nie jest to takie oczywiste wszystko. Dobra, wprowadzę figurę, no. O, ale to i tak chciałem. Aha, bo potem mam wieżę B1. Chociaż? O, tu wieżę B1, koń D4? Się trzyma. Nie, mogę się nie trzymać. Dobra, robię roszadę. Góry miał przygotowane to. Co za ziomek. Primowy są lepiej na liczesie zaznaczone. O kurde, tego nie widziałem. Upsi. Przegraliśmy partię? Przegraliśmy partię szachów? Jeszcze nie. Ale już niedługo. Dama H3, goń z D4, król G2. I tak mam przegraną. Dama H3 ma. Twój król G2, nie mam urony przed wieża H1. A, mam! Wieża C2 jeszcze jakieś. Chociaż tam niczym nie grożę. Niczym tam nie grożę niestety. W ogóle na G3 odchodzi. To przegraliśmy. Dobra, no i tak muszę zagrać dla zasady. Nie, no w taki sposób przegrałem. Tu na kilka sposobów wygrywa. Dama G5 na przykład. I wieżą na H7 zbić. Dama G8. Szkoda, no, bo dobrze tam stałem i ogień straciłem. I niestety raczej nie będzie nagrody. Muszę teraz wygrać szybko tę partię. Ojejku. Nie wiem, minutę mogę zużyć najwyżej na tę partię.
suba za 50 dawałeś, Zojka? Trzeba było mówić. Znaczy, dobra, pewnie mówiłeś, ale nie widziałem, że dawałeś. Jak to wygram, nie schodząc poniżej 2 minut, to jeszcze jest nadzieja na 50. Nie, no, nie ma szans na 50, bo tam ludzie z ogniem są. Ja straciłem ogień. Chyba nie ma. A nie, no, 50 miejsce ma 43 punkty. Mam 2 punkty straty. No, muszę 2 wygrać. No, graj, typie, no. Oddaj najlepiej. Dobra, no, to już wygraliśmy na czas, tak? Musimy wygrać na czas. Trzeba uważać na jakieś G4, no. Nie dostać mata, to wygraliśmy na czas, no. Proste. O ciut. Dama F6, nie zagra. No tak, jeszcze może tam włączyć się górę do gry. Też prawda. A, dobra. Sensu ruch. To nieważne. Kurczę, no nie mówcie, że on jeszcze w tym jakimś frajerskim ataku coś tu zrobi. Tak wygląda. Tak wezmę. A, dama H4 ma. Fajnie, że tak zagram na pałę, nie licząc nic. Jakoś się wybronimy. Spoko. To jak? Dama E3. Nie, no tam nic nie ma. Cyk, biorę tu. Do widzenia panu. Dobra. Ale zszedłem poniżej 2 minut i teraz muszę już mega szybko grać. 55 jestem. No, come on! 3 punkty dostanę teraz za wina. No! Ojeju, 1800. Tylko kurde mam... Ile mam? 40 sekund na partię mam. No. Czemu on mi figurę oddaje? Dobra, najpierw H3. Nie wiem, co.
Najpierw mu konia pogonimy. Zagramy D5. Graj, ziomek. Strać dużo materiału i się poddaj. Byłby najlepszy scenariusz. Jak tam moja pozycja? No tak, jak wygram, będę w 50, no. A to może dać nagrodę. Jeszcze Zojka coś funduje. Goniec E2, co za frajerski. Koniec E2. No ale to bez znaczenia. Tu trzeba robić szybko ruchy po prostu i następną partię rozegrać. Znaczy nie następną partię rozegrać, tylko to ją skończyć, o tak. Dobra, mam 20 sekund, no to easy. Easy zdążę. Nie ta wieża wisiała, ziomek. Nie zdążyłem, no nie! Nie zdążyłem. Ja w ogóle zapomniałem. Ja zacząłem patrzeć na pozycję zamiast na czas. No nie! Ja nie patrzyłem na czas! Ale się zawiesiłem. Nie no, ja mi nic nie wychodzi. Po prostu nic mi ostatnio nie wychodzi. Nic mi ostatnio nie wychodzi. Ja zacząłem tu matar, a tu na bank był mat w 2. No tak, tu i wieża C6 mat. I wieża C6 mat. No tu wiedziałem, że muszę zabrać pole D4, żeby król nie uciekł i zapomniałem, że wieża C6 jest mat. Nie no, to jest żenujące. No i byłbym, kurczę, w 50, może. Nie wiadomo, bo tu miałbym tyle samo, co te ziutki. Dobra, no nagrody nie dostanę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, siedemnaście, dwanaście, trzynaście, czternaście... 15, tak. I możliwe, że... Nie no, i tak bym nie miał nagrody. Słabo grałem, no. Słabo grałem. A gdzie Damian w ogóle? Damiana też nie ma. Wypuszczałem tę partię. Co chwilę i jeszcze coś takiego na koniec. Ajajajaj. Ale mi gorąco, widzowie. Jestem cały zgrzany. O, dzięki Zojka. Z litości sub. Dzięki. Ja się w ogóle zawiesiłem. Szukałem mata ładnego i tak dalej. A tu przecież trzeba było grać cokolwiek na primowach. I w tym momencie, tak? Ja nie mogłem zejść poniżej 2 minut tam i chyba 25 sekund. I tu już grać cokolwiek, no. Na primowach. No ale inna sprawa, że mata też mogłem dać, no. Tu było ok. Goniec E3 i wieża C6. Na to grałem zresztą. No nic, widzowie. Jutro turniej dla was o 20. Stream rozpocznie się wcześniej o 17.15.
Będzie to ostatni stream przed moimi wojażami z Gliwic. Następnym razem w Gliwicach będę streamował 20 lipca. To chyba czwartek. Więc niestety ominie nas dużo Title Tuesday oraz Aren. Teoretycznie, w sumie nie, 19 wracam chyba o 15 czy 16. Więc jak będę miał siły po tym wszystkim, to może zagram w Arena Kings. Ale wątpię. Zadania? Zrobię jedno podejście do zadań. Zojka dał suba z litości, to będzie zero litości dla mnie w zadaniach. Ale zaraz uciekam, bo jestem potwornie głodny. No i muszę się pakować na Bydgoszcz, muszę się pakować na Stany i kurczę, w ogóle wiecie, ogarnianie przed wyjazdem, nie? Nie widziałem, no. Już nie chciałem czasu tracić na to zadanie. Pewnie było coś prostego. Podejrzewam. Co to jest? Dama E2 wygląda, wszystko tu wygląda dobrze. Ja pierwszy, no pewnie dama H5 trzeba było zagrać. Bez sensu. Sensu. Param-pam-pam. A, jednak wieża F3. Niech to szlak. Dobra, jeszcze raz. No.
przecież... Co mi się z tą myszką dzieje ostatnio? To jest? A, tu mogę zabrać. Szachy, gonej, ojoj, ho, ho, ała. Ała. Ale to skipściłem. Ja pierdzielę. Masakrycznie. Ach, nic się nie udaje. W szachach, co? Co zrobić? Jak żyć? Życie. No i co? Nie mogę tak zagrać? Życie. To co za ustrojstwo? Kurczę, flak, no. Tu. Przecież mam. Dama H6 potem tam. Widziałem, że spierniczę to. Ale skiepściłem to mocno. Mocno to skiepściłem. O, Duda Day. Ale 50 zrobiłem. Nie wiem, co dalej. 51 nawet. Proszę. Proszę ja was. 52. A, już strzelałem. 52, drodzy widzowie. Bardzo przyzwoity wynik. Więc wiecie. Specjalnie dla was, drodzy widzowie.
Chcesz już... Chociaż już wiecie, morale szachowe niskie. No, farenie się nie skończyło najlepiej. Do Stanów na turniej czy turystycznie? Jedno i drugie. Turniej jest nieistotny totalnie dla mnie. Jadę po to, żeby podróż się zwróciła i żeby za dużo na rankingu nie stracić. Będę grał z młodymi, zdolnymi, underrated zawodnikami, którzy będą chcieli normę GMA wbijać na mnie. Ale będą się przygotowywać na moje debiuty, ja pewnie tego nie będę robić. Ale chcę sobie zagrać. Zresztą zagrać w szachy w Nowym Jorku to też jest dość istotna, wiecie, sprawa. Dużo historii szachowej w Nowym Jorku miało miejsce. Więc pograć tam w szachy będzie też spoko. Cześć Mikady. Także jutro się widzimy, drodzy widzowie, o 20:00 będzie arena dla wspierających. Potrwa półtorej godzinki, więc rachu ciachu, będzie do zdobycia kilka nagród. A uczestników pewnie nie będzie więcej niż 30-40, gdyż to jest turniej dla subów z Twitcha oraz zielonych ludków z YouTube'a i patronów z Patronite'a. Także wiecie. Zapraszam jeszcze na jutro. Pożegnamy się przed... Przed wyjazdem moim do Bydgoszczy. I mam nadzieję, że w Bydgoszczy też będzie okazja się z wami zobaczyć. Także dzięki za dzisiaj, drodzy widzowie, i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się.